Znasz ten typ bohatera? Gdy gracz go odgrywa, nie widzisz oczyma wyobraźni unikalnej postaci, lecz tegoż gracza osadzonego w świecie gry. Zawsze wiesz, czego się po nim spodziewać, jak po operze mydlanej. Podróżuje z powodu powodów, pewnie ma jakieś tam tło fabularne. Rodzice zabici w ataku na wioskę. Wioska spalona do cna. Wychowanie przez kochające wujostwo. Wioska kochającego wujostwa spalona do cna. Wojostwo też zabite, żeby nie było. On jakoś cudownie się wykaraskał i odnalazł swoje życie na drodze. Podsumowując, nic, co miałoby jakikolwiek wpływ na jego obecne przygody. Możesz lubić grać takimi bohaterami. Mistrzu gry, możesz lubić prowadzić przygody takim bohaterom. Ale to akurat jest moja seria filmików. A jeśli tak, to muszę ostrzec, że na moich sesjach tak mało skomplikowaną postacią może być co najwyżej jakiś drugorzędny ganger, który padnie od pierwszego ciosu drużynowego osiłka. Przygotowujemy się dziś do tworzenia bohatera. Nie jakiegoś pierwszego lepszego BN-a, tylko bohatera gracza. Mam nadzieję, że czujesz już powagę sytuacji. Jeśli tak, zapraszam. W swoim poprzednim filmie przygotowanie do tworzenia bohatera nazwałem być może najważniejszym etapem w całym procesie tworzenia postaci. Podtrzymuję to, ale teraz mógłbym powiedzieć to z jeszcze większą stanowczością. Jeśli się do niego przyłożysz, porządne tworzenie postaci będzie krótsze, a zarazem dokładniejsze. Mniej męczące, a jednocześnie lepszej jakości. Dom buduje się na skalę, nie na wysypiskowej hałdzie, więc zadbaj o ten fundament procesu. W tym etapie, jak i w większości przypadków, mistrz gry i gracz mają zupełnie inne zadania do wykonania. Mimo, że będą zajmowali się zupełnie czym innym, odpowiedzialność jest właściwie ta sama. Jeśli obaj się przyłożą, tworzenie postaci będzie po pierwsze poprawne, a po drugie czadowe. Omówimy każde z zadań po kolei. Tutaj nie potrzeba wielkich wypracowań, wystarczy kilka zdań wyjaśnienia. Zacznijmy od... gracza. Tak, graczu, masz tu bardzo wiele do powiedzenia. Od ciebie zależy, w jaki sposób będziesz chciał podejść do tworzenia postaci. Jak dla mnie są trzy główne sposoby, które pozwoliłem sobie nazwać. Mamy więc skrypt, YOLO i hybrydę. Skrypt to takie tworzenie, które polega na oparciu całego procesu na obecnej już w głowie gracza wizji bohatera. Mógł stworzyć taką wizję na przynajmniej dwa sposoby. Po pierwsze, mógł wziąć byle jakiego człowieka, który przetrwał apokalipsę lub urodził się już po nim. Takiego zupełnie pustego człowieka bez osobowości, zainteresowań, celów i zrobić z niego naczynie na własną kreatywność, dodając do niego coraz to kolejne pomysły, cechy, smaczki. Po drugie, mógł wziąć gotowego bohatera z jakiegoś dzieła kultury. Na przykład Huntera z Metra, Fana House'a albo Rose of Sharon Cassidy z Fallout New Vegas. A następnie poodkrajać od niego co nieco tylko po to, żeby za chwilę coś dołożyć, tworząc w ten sposób swoją unikalną postać. Mając taką wizję bohatera, podczas tworzenia gracz będzie podejmował wybory mające jak najbardziej zbliżyć go do wykreowanej wizji. Napisze wyczesane tło fabularne, możliwie najlepiej oddające naturę jego bohatera. YOLO to zupełne przeciwieństwo skryptu. W tej sytuacji gracz przychodzi na sesję z otwartym umysłem. Pozwala, aby to los zdecydował, w kogo będzie się wcielał na waszych sesjach. Losuje wszystko na wszystkich etapach tworzenia postaci i akceptuje uzyskane w ten sposób wyniki. Jeśli nie jest aż tak szalony, może poprosić mistrza gry o możliwość dokonania na przykład trzech przerzutów, ale ani jednego więcej. W ten sposób sam narzuca sobie ograniczenie, a tym samym oddaje się w objęcia instytucji YOLO. Nie wiem, kim będę grał, ale będę nim grał najlepiej jak umiem. Oto właśnie podejście, które powinien reprezentować gracz wybierający ten tryb tworzenia postaci. Hybryda to, jak pewnie ci z większym sprytem zdążyli się już domyślić, połączenie dwóch poprzednich trybów tworzenia postaci. Gracz tworzy hybrydowo, kiedy ma już mniej więcej pomysł na postać, ale chętnie dorzuci do niego trochę niespodziewanych aspektów. Tworzy hybrydowo również wtedy, kiedy ma pewność na przykład co do tylko dwóch etapów, pochodzenia i profesji, ale idzie YOLO ze wszystkim innym. Dla graczy lubiących tworzyć YOLO lub hybrydowo mam coś ekstra na końcu odcinka, więc zostańcie ze mną. Jeśli chcesz tworzyć skryptowo lub hybrydowo, już przed podejściem do tworzenia musisz mieć jakieś założenia odnośnie bohatera. Kreowanie wizji postaci to spokojnie materiał na osobny odcinek. Tutaj dam ci jedynie kilka wskazówek odnośnie rzeczy, na które zdecydowanie powinieneś zwrócić uwagę. Swoją wizję możesz tworzyć oddolnie, od pustego naczynia na pomysły, lub odgórnie, od gotowego bohatera z dzieła kultury. Jeśli tworzysz odgórnie, dostajesz natychmiast wszystkie odpowiedzi. Wiesz przecież raczej wszystko o bohaterze, na którym będziesz się wzorował. Twoim zadaniem jest zmiana tak wielu faktów na temat tego bohatera, by nikt nie zarzucił ci, że grasz postacią z filmu, książki, serialu czy gry. Jeśli tworzysz oddolnie, nie masz żadnych odpowiedzi. To może wydawać się nieco przytłaczające, ale z zastosowaniem odpowiednich metod to nie tylko bułka z masłem, ale i świetna zabawa. Bardzo pomocne może się tutaj okazać tworzenie mapy myśli. Zależnie od pożądanego poziomu szczegółowości wizji zadawaj więcej lub mniej pytań. Kilka podstawowych pytań podsunie ci ten filmik, który polecam teraz gdzieś na górze.
wzorują się po prostu na przedstawionych przeze mnie etapach tworzenia postaci. Zadaj pytania co do pochodzenia, profesji itd. Jeśli to nie będzie Ci wystarczyło, zadawaj kolejne pytania pogłębiające dalej naturę postaci. Spytaj o sposób wychowania bohatera, o to co robił przed apokalipsą. A może urodził się już po nim? Ma prawdziwego przyjaciela? A może zwierzę? Jest coś, czego szczególnie się boi? Lubi to co robi, czy to może po prostu pierwszy lepszy sposób na połączenie końca z końcem? Na pewno już załapałeś. Myślę, że tutaj naprawdę sporo pomoże niespodzianka z końca odcinka. To akurat zadanie możecie zrealizować jeszcze przed albo już podczas tworzenia. O ile nie gracie z twoim mistrzem gry solówki, grając w RPGa będziesz częścią drużyny. W postapokaliptycznym świecie Neuroshimy ludzie nie podróżują razem, żeby umilić sobie wieczory, lecz dlatego, że pojedynczy wędrowiec nie poradzi sobie ze wszystkimi wyzwaniami, jakimi świat chrustnie mu w twarz. Zarówno ty, jak i reszta drużyny musicie zadbać o to, żeby nie było na was bata, albo żeby było ich jak najmniej. Jeśli cała czwórka będzie chciała grać pospolitymi zabijakami, pierwsze lepsze choróbsko złoży was w wygodne, werandowe krzesełka i tyle będzie z waszego rumakowania. Z kolei, jeśli cała czwórka będzie chuderlawymi technikami, gangerzy zwęszą wasze wątłe muskuły ze 100 mil. Nie zostawią na was nawet brudnych gaci. Mistrzu gry, apel do ciebie. Nigdy, ale to absolutnie przenigdy, nie dawaj swoim graczom taryfy ulgowej w odpowiedzi na złe skomponowanie drużyny. Świat nie stał się nagle mniej groźnym miejscem tylko dlatego, że w drużynie nie ma nikogo z wysoką percepcją. Rzucaj w drużynę zarówno tym, na co przygotowani są tak świetnie, że sprzątną problem zanim w ogóle na niego nadepną, jak i tym, co zastanie ich z rękami po łokcie w nocnikach. Teraz przejdziemy do mistrzów gry. Ci mają trochę więcej zadań, ale pewnie już są z tym pogodzeni, więc nie ma problemu. Zadanie proste jak budowa cepa. Przeczytaj rozdział o tworzeniu postaci z podręcznika głównego od deski do deski. To będzie fundament wiedzy, której potrzebujesz, żeby tworzenie postaci przebiegło sprawnie i poprawnie. Przygotuj piwko lub herbatkę, siadaj i delektuj się podręcznikiem. Polecam. Nadszedł czas na ważny wybór. Określisz, jakich kart postaci będą używali twoi gracze. Najbardziej oczywistym wyborem jest karta postaci zamieszczona na końcu podręcznika głównego. Tak naprawdę to mogę ją szczerze polecić. Moja ekipa używała jej w trakcie 33 sesji kampanii, podczas której poznaliśmy Neuroshimę. Ma większość potrzebnych rzeczy, a już na pewno dla ekipy dopiero rozpoczynającej przygodę z tym systemem. Choć możliwe jest używanie tylko i wyłącznie jej samej, chwalę sobie wykorzystywanie na sesji małego, 16-kartkowego notatniczka. Moi gracze w takich notatniczkach zapisywali znalezione podczas przygód przedmioty, od sprzętu po broń, oraz zasoby. Jedzenie, wodę, leki. Również w tych notatniczkach zapisują i analizują informacje usłyszane w świecie gry. Mogą w nich również prowadzić statystyki dla swoich bohaterów, takie jak liczba zabitych wrogów czy łączna suma wytargowanych gambli. To ich notatniczki i jakakolwiek umilająca grę pierdoła nie wpadłaby im do głowy, mogą ją zapisać właśnie w nich. Notatniczek taki kosztuje złotówkę albo złoty 50, a na sesji jest nieoceniony. Jest przynajmniej kilka innych kart postaci, o których istnieniu wiem, ale nie podejmę się ich recenzji. Z okazji Dnia Molocha portal wypuścił nowe karty postaci w formacie A4. Na ich dostawę przyjdzie mi poczekać jeszcze kilka miesięcy, ale je już na pewno zrecenzuję na moim kanale, bo mam wobec nich dość duże oczekiwania. Każda ekipa może znaleźć lub stworzyć swoją ulubioną formę karty postaci. A skoro już przy tworzeniu jesteśmy, mam zamiar stworzyć własną propozycję karty postaci do Neuroshimy. Projekt ten chętnie i oczywiście nieodpłatnie udostępnię wspierającym mnie widzom. Jeśli nie chcecie jej przegapić, teraz jest bardzo dobra okazja na zasubskrybowanie kanału. Może być tak, że w twojej nadgorliwej główce rozpocząłeś przygotowywanie świata przed tworzeniem postaci. Jeśli wedle twojego zamysłu bohaterowie mają być dziećmi sławnego hegemończyka, z automatu ograniczasz opcje ich pochodzenia. Jeśli mają stać na czele sekty, mocno sugerujesz im, jakie profesje powinni wybrać. Dobrze się zastanów, czy chcesz narzucać takie ograniczenia i czy gracze nie będą mieli nic przeciwko. Jeśli jednak zdecydujesz się je ustalić, poinformuj graczy koniecznie jeszcze przed tworzeniem bohaterów. Dzięki temu nie będą marnowali czasu na kreowanie wizji, której i tak nie mogliby zrealizować. Jako mistrz gry jesteś tym osobnikiem, który ma świat w jednym paluszku, a mechanikę w drugim. Jeśli to sprawia, że czujesz wyższość nad graczami, weź się pieprznij w łeb i przestań być zadufanym w sobie kretyńskim, pyszałkowatym kawałkiem gówna. Z wiedzą i doświadczeniem, które posiadasz, przychodzi nie tylko respekt ze strony RPGowej braci, ale i obowiązek pomocy. Niedoświadczeni gracze, zwłaszcza ci dopiero pierwszy raz próbujący Neuroshimy, będą potrzebowali twojego wsparcia i twojej rady. Podczas tworzenia nie zagrzejesz dupą stołka. Będziesz łaził od gracza do gracza, doradzając, wyjaśniając, wskazując palcem, jeśli tylko będą tego potrzebowali. Masz być dobrym, świetnym mistrzem gry, bo od tego spotkania, od tej sesji zero, może zależeć cała reszta kampanii. Teraz czas na niespodziankę. Lubię głębokie tworzenie postaci już od pewnego czasu. To jeden czynnik,
drugim była konieczność przygotowywania się do sesji egzaminacyjnej na studiach. Tajemnicze nie wiedzą, że absolutnie nie ma lepszego czasu na pracę zupełnie niezwiązaną ze studiami. Jeden z wieczorów tego zaiste płodnego czasu zrodził projekt Istota, czyli intuicyjny system tworzenia otwartych tematów dla awanturników. To narzędzie mające służyć zarówno graczom, jak i mistrzom gry do błyskawicznego pogłębienia tła fabularnego postaci w świecie gry. Postępuj zgodnie z prostą instrukcją, kilka razy rzuć kostkami i voila! Twój tworzony skryptowo lub hybrydowo bohater lub wyjątkowo ważny bohater niezależny właśnie otrzymał nowy wątek w swoim tle fabularnym. Wykorzystywaliśmy Istotę z moją ekipą, kiedy tworzyliśmy bohaterów do nadchodzącej kampanii. Mam nadzieję, że i wy będziecie mieli z niej mnóstwo frajdy i pożytku. Jeśli chcesz dostać Istotę dla siebie zupełnie bezpłatnie, wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał, polubisz mój fanpage na Facebooku, link w opisie, i napiszesz tam do mnie. Ja w odpowiedzi wyślę ci najaktualniejszą wersję w PDF-ie. Od tej pory możesz używać Istoty na swoich sesjach do woli. Jeśli będziesz gdzieś publikował jej wykorzystywanie, zachowasz się jak prawdziwy dżentelmen lub dama, jeśli w opisie dasz link do mojego kanału. A kiedy użyjesz jej ze swoimi graczami, będzie mi bardzo miło, jeśli dasz im linka do mojej twórczości. Obecna wersja Istoty w żadnym wypadku nie jest wersją ostateczną. Planuję zarówno poszerzenie tematów, jak i puli opcji do wylosowania w każdym z nich. Jeśli chcesz zawsze posiadać zaktualizowaną wersję, śledź mojego Facebooka. A jeśli chciałbyś pomóc w jej tworzeniu, napisz w komentarzu pod tym filmem swoje propozycje. Napisz również w komentarzu swoją opinię, jeśli spodobało ci się wykorzystywanie Istoty. To zachęci innych do wypróbowania jej, a przecież chodzi o to, żeby całe nasze RPG-owe bractwo i siostrzeństwo żyło długo i prosperowało. Oto wszystko, co miałem do powiedzenia na temat przygotowania do tworzenia bohatera. W kolejnym odcinku tej serii weźmiemy pod lupę pierwszy podręcznikowy etap tworzenia bohatera, czyli pochodzenie. Jeśli nie chcesz go przegapić, polajkuj ten film, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj ten kanał, a potem wyjaśnij dzwoneczkowi, co się stanie, jeśli nie powiadomi cię o kolejnych materiałach. W międzyczasie zapraszam cię do obejrzenia pozostałych filmów na moim kanale. Do zobaczenia, do usłyszenia.